Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie ciepłe podziękowania za to, że wybraliście Państwo piątkowy wakacyjny wieczór, ażeby spędzić z nami. A jest to dla nas wieczór szczególny z takiego oto powodu, że Muzeum Lubelskie obchodzi w tym roku 110 lat istnienia. I właśnie ta wystawa jest wystawą jubileuszową. Nią świętujemy, nią chcemy być zauważeni. Muzeum Lubelskie powstało jako inicjatywa ludzi, mieszkańców Lublina. Powstało także jako stowarzyszenie, jako ruch społeczny. Dzisiaj ponosimy jako pracownicy tej instytucji ogromną odpowiedzialność za dziedzictwo, które powierzono naszym rękom i nam. Jest z nami prezydent miasta Lublin. W tym momencie chciałabym bardzo serdecznie przywitać pana prezydenta. Dzień dobry. Jest z nami przedstawiciel marszałka województwa lubelskiego, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Edukacji, pan Andrzej Miskur. Dzień dobry. Ale jest z nami także pan Zygmunt Nasalski, wieloletni dyrektor Muzeum Lubelskiego. Przywitamy go. Chciałabym powitać także moich zastępców w osobie pani Jolanty Żuk-Orysiak. Ryszarda Kuźniara, który gdzieś mi mignął, ale uwierzcie mi Państwo, że jest z nami. Osoba Józefa Pankiewicza została wybrana przez naszych kuratorów jako ta postać, którą w związku z tą wystawą świętować będziemy 110 lat istnienia, także nie bez powodu, bowiem w tym roku właśnie upływa od urodzin Józefa Pankiewicza właśnie tutaj w Lublinie. 110 lat muzeum, 150 lat od daty urodzin Józefa Pankiewicza. Te dwie daty zainspirowały naszych kuratorów do tego, abyście Państwo mogli obejrzeć tą wystawę. Pozwólcie, że przedstawię teraz kuratorów, a są nimi po kolei po mojej prawej stronie pani Ania Hałata, pani Dorota Seweryn i pan profesor Marcin Lachowski. Będziecie Państwo mogli oglądać na dwóch kondygnacjach, a także w kaplicy Trójcy Świętej. Myślę, że będzie to niezapomniane wrażenie i przeżycie. Takie 110 lat to także taki moment na refleksję pomiędzy tym, co było, co jest i co będzie w muzeum, w sztuce, w kulturze i w naszym dziedzictwie narodowym. W związku z tym nasi kuratorzy wpadli na taki pomysł, ażeby zaprosić do dawnych kolorystów Józefa Pankiewicza oraz jego uczniów, zaprosić artystów współczesnych. Część z Państwa jest dzisiaj z nami, pozwólcie, że przedstawię i jednocześnie zaproszę tych, którzy do nas tutaj przybyli. Pan Tomasz Ciecierski, pani Karolina Hałatek, pan Jarosław Fliciński, zapraszamy. Pan Mirosław Filonik, pan Sebastian Skoczylas, pan Leon Tarasewicz oraz pan Tomasz Zawadzki. Nagrodźmy ich prawo. Zapraszamy, zapraszamy. Pracę tych właśnie artystów, tych Państwa będziecie mogli dziś wieczorem Państwo obejrzeć, ale nie tylko dziś wieczorem, bo myślę, że do końca września pozostaną te prace, przynajmniej do końca września pozostaną z nami. O samej wystawie chciałabym, żeby opowiedział Państwu pan profesor Marcin Lachowski wraz ze swoim zespołem. Marcinie, zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Ta wystawa jest rzeczywiście wielowątkowa, pokazuje z jednej strony malarstwo, które zapoczątkowało kierunek nowoczesnej sztuce polskiej, ale i przede wszystkim chcieliśmy podkreślić, zaakcentować pewien sposób odniesienia, różne sposoby odniesienia do tradycji kolorystycznej także dzisiaj, stąd też zaprosiliśmy artystów współczesnych, którzy eksperymentują z różnymi mediami, nawiązują w różny sposób do tradycji malarskiej, ale też samą postać obrazu interpretują w taki poszerzony, zróżnicowany sposób. Zanim jednak może jeszcze przejdziemy do takiego omówienia tych związków, relacji między współczesnością a przeszłością, chciałbym, żeby wprowadziła nas do tej wystawy Dorota Seweryn, która w tej chwili, wieloletni pracownik Muzeum Lubelskiego w tej chwili jest już
zewnętrznym kuratorem tej wystawy, ale była przede wszystkim pomysłodawczynią pokazania Mankiewicza w Muzeum Lubelskim 150 lat po jego urodzinach, więc ja chciałbym, żeby Dorota dokonała takiego wprowadzenia tej wystawy. Dzień dobry. 50. rocznica urodzin Józefa Mankiewicza jest właściwie nie tylko pretekstem do tego, żeby pokazać twórczość artysty, ale przede wszystkim, żeby pokazać pewne właśnie odniesienia artystyczne, tradycję kolorystyczną, która może nie boi się jedynie od Mankiewicza, ale jednak Mankiewicz tutaj był bardzo ważnym artystą, który zainicjował, przekazał tę tradycję kolorystyczną. Pokazujemy pracę Mankiewicza z różnych okresów i te malowane w duchu impresjonizmu po jego pobycie z Francji, który przyjechał do Kazimierza, tu powstawały właśnie obrazy impresjonistyczne. Potem odszedł od tego nurtu impresjonizmu, trochę taki przerażony tym, że nie zostało dobrze przyjęty przez krytykę i odszedł nurt symbolizmu. Później te wpływy Cezanna są bardzo widoczne, ja tutaj mówię bardzo tak pobieżnie o twórczości Mankiewicza, ale no właśnie najważniejszy to jest ten nurt postimpresjonizmu, czyli te wpływy cezanowskie. I to, że Mankiewicz stoczył walkę za Gierymskim o czystą wartość artystyczną. I kolor stał się bardzo ważny. Kolor budował, organizował płótno. Oczywiście te próby z kolorem to było i traktowanie koloru w sposób takiej prostej, czystej plamy, płaskiej plamy. Również potem ten kolor przeszedł w ciemną tonację. Czyli mamy tu jakby takie różne etapy twórczości i różna organizacja poprzez kolor płótna. Jego następcami byli koloryści, którzy no, w 1924 roku wyjechali do Paryża, to byli jego uczniowie, którym pokazał Mankiewicz i twórczość malarzy francuskich i przede wszystkim to, że kolor jest ważny w sztuce. Bo wprowadził takie pojęcie gry barwnej. Oczywiście kapiści inaczej zupełnie już rozumieli to pojęcie gry barwnej, ale ponieważ już jakby ten kolor u nich był tą wartością nadrzędną, dominującą. Pojawiły się takie pojęcia u kapistów jak rozstrzyganie malarskie płótna. Pojawiło się pojęcie stosunków barwnych. U nich już na płótno nie było malowane, było konstruowane. I tu, czyli kolor stał się dominujący. Oczywiście później po wojnie ta tradycja kolorystyczna właściwie nie zaniknęła. Pojawili się artyści przedwojenni, stali się profesorami do Galerii Sztuk Pięknych. I oni byli kontynuatorami koloryzmu. Ich uczniowie odeszli od koloryzmu, uwolnili kolor od koloryzmu, wprowadzając nową jakość. Kolor miał swoją nową jakość, miał swoją nową wartość i tu chcieliśmy pokazać tych właśnie artystów, którzy uważali, że kolor jest najważniejszy. Stawiali go na pierwszym miejscu, potem dodając materię, dodając przestrzeń, dodając inne wartości. I takimi artystami jest Artymowski, Gierowski, między innymi Dominik czy Sempoliński. To doprowadziliśmy ten kolor do współczesności. Ja tutaj tak bardzo krótko chciałam oddać o tym wątku współczesnych i tym kontekstach współczesnych. Może pan profesor Lachowski. Ja jeszcze miałem dwa zdania, bo rzeczywiście ta wystawa została przygotowana w ten sposób, żeby unikać nadmiernych komentarzy. Ta prezentacja, ona sama w sobie
Mamy wrażenie, że jest mocna, wyrazista, przyciągająca wzrok, ale przede wszystkim też staraliśmy się pokazać to, że koloryzm przez długie lata był w kulturze artystycznej polskiej, w historii sztuki polskiej postrzegany jako takie malarstwo bardzo salonowe, estetyczne. I wielu artystów w związku ze spuścizną koloryzmu, wychowując się w manierze koloryzmu, miało za każdym razem wielki kłopot. Ja, te nasze wybory kuratorskie, które tutaj nami kierowały, one czasami miały także dla artystów, których zaprosiliśmy na tę wystawę, często zaskakujący walor. Ci artyści, których tutaj zaprosiliśmy, a więc Jarosław Liciński, Mirosław Filonik, Tomasz Ciecierski, Sebastian Skoczylas, Karolina Hałatek, czy Tomasz Zawadzki, przyjmując to zaproszenie, jakby nie do końca byli pewni, czy ich miejsce rzeczywiście znajduje się w kontekście historii koloryzmu. Natomiast chcieliśmy poprzez tę wystawę pokazać, że koloryzm właśnie nie jest takim zamkniętym nurtem. On cały czas stwarza problemy dotyczące podstawowych prawideł, do których zmusza nas obcowanie z dziełem sztuki. Prawideł związanych, czy też lekcji widzenia, lekcji postrzegania rzeczywistości, lekcji budowania, odbierania kompozycji malarskiej, czy też w formie instalacji, jako za każdym razem właśnie takie niesamowite odkrycie świata naszej wizualności poprzez właśnie kolor, barwę i konstrukcję w przestrzeni artystycznej. I mam wrażenie, że te prace, które nam artyści zaproszeni, zaprezentowali podczas tej wystawy, które dzisiaj zobaczymy podczas wernisażu, są właśnie takim objaśnianiem świata, ale i też objawianiem koloru, który jest takim podstawowym składnikiem widzialności czy wizualności. Chciałem teraz zaprosić, jeśli Państwo, Panowie macie ochotę do skomentowania własnego udziału w tej wystawie. Więc w związku z tym takim podstawowym przesłaniem, że rdzeniem tej wystawy są obrazy i im się powinniśmy wnikliwie przyglądać, chciałbym zaprosić w imieniu naszym, dyrektor, do właśnie takiej szczególnej i wnikliwej lektury poszczególnych prac. Sztuka powie za siebie sama, panowie zrezygnowali, tak? Dobrze, to mnie pozostaje tylko życzyć Państwu bardzo kolorowego odbioru, niezapomnianych wrażeń i wielu momentów i chwil zaskoczenia w trakcie tej dzisiejszej wystawy, którą myślę, że możemy uznać wspólnie za otwartą. Zapraszam do rozmów z artystami, bo to rzadka sprawa, żeby spotykać artystów w takim miejscu jak muzeum i móc o wiele rzeczy zapytać. Życzę miłego wieczoru. Takiego druka nie ma. Ty, bo ja kuleję, nie? Kuleję. A, byle...